Hej, z tej strony Trala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o pewnej kontrowersji, która ma miejsce na serwerze siódmym łączonym, dlatego, że pewnie wielu z Was zastanawia się, co tam nagle robi turor na pierwszej pozycji, o co chodzi z tym kontem, czemu to konto zmieniło nazwę i tak dalej. Dzisiaj mam nadzieję, że odpowiem na wszystkie te pytania. Oprócz tego ogłoszę giveaway na grzybki comiesięczny, grudniowy za używanie mojego kodu twórcy na stronie home.syfigame.net. No i oczywiście jeszcze zrobimy sobie ogłoszenie promocji dlatego że promocja na grzybki wystartuje już tak naprawdę dzisiaj w nocy na sklepie internetowym no i od tego zaczniemy. Na wstępie zostawcie kciuka w górę w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, czy będziecie ogrywać legendarny loszek, bo w sumie promocja dotyczy legendarnego loszku głównie. Czy będziecie ogrywać na grzybkach, czy będziecie tylko za darmo i generalnie jakie są wasze plany na tą edycję świąteczną, bo to jest edycja świąteczna, jakby nie patrzeć. Dobrze, przede wszystkim, tak jak mówię, szybkie ogłoszenie, promocja na grzybki już dzisiaj od północy, czyli w czwartek, czyli to będzie 14 grudnia. Minutkę po północy promocja na grzybki powinna wystartować właśnie na sklepie internetowym home.syfigame.net. Będzie to promocja 20% i będzie to promocja z okazji legendarnego loszku. Więc jeżeli ktoś planuje kupić grzybki właśnie na ten legendarny loszek albo coś takiego, może ktoś będzie chciał po prostu kupić, no to promocja to jest oczywiście idealna okazja. Tam wejdziecie, oczywiście jeżeli ktoś nie wie jak to działa i tak dalej, to szybko wytłumaczę. W lewym dolnym rogu klikamy sobie to kółeczko zębate, które mamy tutaj no w grze po prostu, w lewym dolnym rogu no i tutaj mamy zakładkę postać. Jak wejdziemy w tą zakładkę, to mamy takie ID postaci no i to ID kopiujemy i tym ID możemy zalogować się właśnie na sklepie internetowym home.syfygame.net no i po prostu logując się ID postaci, na którą chcemy zakupić grzybki, tam mamy dostępne pakiety i możemy tak żeby kupić, strona to jest oficjalna oczywiście strona twórców gry, więc no tu nie ma problemu, wszystko jest legit, no rozumiecie chyba już tyle miesięcy ta strona funkcjonuje, że nikt nie ma wątpliwości ale może są tu nowe osoby, więc tłumaczę no i oczywiście na tej stronie podczas zakupu jak tam wybierzecie pakiet, to możecie wpisać kod twórcy, będę bardzo wdzięczny jak będziecie używać kodu twórcy neutral czyli po prostu mojego niku, wszystko macie na banerku nad moją głową, dlatego że ja od każdej transakcji, nieważne czy Kupujecie za dwie dyszki, czy za cztery stówki, dostaje 5%. Po prostu więc bezpośrednio mnie wspieracie, po prostu kupując grzyby. No i tak naprawdę tyle, jeżeli o to chodzi. Więc, no mówię, zachęcam do używania, zachęcam do podsyłania mi screenów, jak używacie tego mojego kodu i tak dalej. Bo dzięki temu właśnie weźmiecie udział, czy to w tym giveawayu jeszcze grudniowym, czy może już styczniowym. Giveawaye są co miesiąc właśnie za używanie tego kodu twórcy. Także zachęcam serdecznie. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o promocję. Najprawdopodobniej startuje właśnie już dzisiaj od północy, czyli od czwartku powiedzmy. No a jeżeli nie, to na pewno od piątku. Natomiast no, na sklepie internetowym jest zawsze dzień wcześniej, więc raczej od czwartku będzie dostępna. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o to ogłoszenie. No i teraz przechodzimy sobie do konta Turora. Turora bądź też nie Turora, zaraz oczywiście przejdę do tego i opowiem, o co dokładnie chodzi. Przede wszystkim tak, ostatnio mieliśmy fuzję serwerów. Nie pamiętam szczerze mówiąc, co to była za fuzja, które serwery dokładnie zostały połączone. Natomiast może to może tutaj to znajdę, zerknę po prostu, żeby było mniej więcej, dokładnie, to były serwery od serwera 7 do 17 polskiego połączone, i to była fuzja 7. No i teraz, jak sobie wejdziemy na ten serwer, aha, ja tu mam w ogóle, o oh jezu, to jest poniekąd multi konto, to może ja na wszelki wypadek usunę. Zapomniałem, że już mam konto na tym serwerze, jak tam komuś sprawdzałem postać, także no oczywiście tu nic strasznego, natomiast dla pewności sobie jedną postać usuniemy, cyk. No i mam właśnie na potrzeby tego odcinka konto na serwerze 7 połączonym, czyli po prostu ta fuzja 7 Nazwijmy to. No i teraz tak, wchodzimy sobie tutaj, wchodzimy sobie na pozycję pierwszą i mamy coś takiego. Mamy konto Turora, jest to zwiadowca prawie 683 level. No i to konto wcześniej nazywało się 3RK, czyli dokładnie tak jak tutaj mamy w jego opisie. No i oczywiście. Pojawiły się liczne kontrowersje po tej zmianie. Niku, bo dużo osób zaczęło właśnie na tawernie shakesowej, Discordowej, jak zwał, tak zwał, domyślać się, czy Turor kupił to konto, czy może specjalnie zakupił właśnie taką jedną z topowych postaci na świecie, żeby władować w nią dużo grzybów. Może jakieś przedłużanie smokogryfa, może jakieś skipowanie gemów, cokolwiek i po prostu, no, w sposób dość prosty. Bo jednak, no, nie oszukujmy się, najdłużej schodzi, nawet jak ma się nieograniczony budżet, nieograniczoną ilość grzybów, no, to najdłużej schodzi. Właśnie z wbijaniem levela. Ten level, no, nie da się tego tak szybko zrobić. Lochy do klikania w końcu się skończą, no i potem już jest potrzebny czas, żeby tą mawkę codziennie zbijać i ten levelik powoli właśnie wbijać. Turor zazwyczaj, no, nie był graczem long term, zazwyczaj dość szybko mu się właśnie ten etap nudził, kiedy trzeba było tego czasu poświęcić więcej, więc dużo osób pomyślało, że po prostu zakupił takie jednostopowych kont z wysokim levelem, żeby zrobić je najmocniejsze na świecie właśnie przy pomocy grzybów, co już powiedziałem. Czyli mówię, jakieś skipowanie gemów, jakieś tam. Spamowanie legendarnego Lochu, ewentualnie jakieś tam no właśnie przedłużanie smokogryfa. No i właśnie, mówię, pojawiło się dużo kontrowersji, dużo osób nie wiedziało o co chodzi. Czy on kupił to konto, co się ogólnie stało? Jeżeli chodzi o gracza 3RK, to z nim również było dużo kontrowersji swego czasu. Nagle zaczął zdobywać strasznie duże tutaj ilości golda na swojej postaci. Bardzo mocne podstawy, zobaczcie, on ma w tym momencie 201,5 tysiąca zręczności w podstawie, 201 tysięcy HP w podstawie. No są ludzie, którzy po prostu śledzą wszystkie serwery, jakie tylko istnieją w no i zauważyli, że właśnie 3 RK jakiś czas temu tych podstaw zaczął zdobywać bardzo, ale to bardzo dużo. No i to też powiedzmy ludzi troszeczkę naprowadziło, że hej, może już wtedy to konto należało do Turora. Może on wtedy jakoś w tamtym okresie powiedzmy kupił to konto, zaczął te statystyki wbijać, bardzo mocno tutaj farmić za grzyby właśnie tego golda. No a dopiero po czasie zmienił sobie nickname na Turor, żeby to było mniej podejrzane. No ale jeżeli to jest postać topowa, no to nie oszukujmy się... No, jedna z najlepszych, po prostu postaci w grze ogólnie na wszystkich serwerach. To nie oszukujmy się, że i tak bardzo szybko zwrócił uwagę yy, graczy, zwłaszcza tych takich nerdzików, można by powiedzieć, którzy śledzą yy, dosłownie, mówię, wszystkie serwery, skanują wszystkie serwery, sprawdzają statystyki, jak to wszystko rośnie. Yy, no i właśnie, yy, dużo mówię kontrowersji na tawernie Jakaś tam była burza. Już widziałem, że content creatorzy nagrali jakieś tam odcinki na ten temat. Yy, więc byłem ciekaw, byłem po prostu ciekaw, no i nie nagrywałem od razu. Bo chciałem poczekać, jak ta sytuacja się rozwinie, jak to wszystko będzie wyglądać, no i dostaliśmy oficjalny statement 3RK, czyli tego pierwotnego właściciela konta, o co chodzi, czemu taki nickname i co z tym kontem faktycznie się stało. No i już wam ten statement pokazuje, tak to wygląda. Tu można sobie przeczytać w dużym skrócie: 3RK śmiał się z ludzi, którzy przeżywają tak bardzo, jaki kto ma nickname w gierce. Napisał, że to jest tylko gra, żeby aż tak tej gry nie brać do siebie, no, żeby zamiast tak bardzo przejmować się czyimś kątem, to zabrać dzieci bądź dziewczynę do restauracji. No i taki dość śmieszny statement. Natomiast później, jak tam przeglądałem tą rozmowę, to 3 między innymi wysłał screena, gdzie pokazał kiedy założył ogólne konto Shakes and Fidget. No i tam kilka dowodów, że faktycznie konto w dalszym ciągu należy do niego. No a zmienił sobie nickname na tutoror, po prostu tak dla beki, żeby wzbudzić jakieś kontrowersje. No i żeby... No powiedzmy, patrolować, żeby generalnie patrolować, yy, powiedział, że nie zamierza sprzedawać swojego konta ani nikomu oddawać. Tam widziałem, że też tak pisał yy, i tyle, i po prostu tyle. Więc to była tylko i wyłącznie niewinna zmiana nazwy, postaci. Konto w dalszym ciągu, wierząc tutaj słowom 3RK, a raczej mu wierzę, yy, konto w dalszym ciągu należy właśnie do niego. Yy, nie ma tutaj, tak mi się wydaje. No, ja osobiście mu wierzę, nie? Możecie napisać w komentarzu, co wy o tej sytuacji sądzicie, czy po prostu 3RK tutaj Tutaj próbuję, y, powiedzmy, załagodzić sytuację, żeby to konto nie dostało bana, żeby turor, który ewentualnie kupił to konto, właśnie tego bana nie dostał. A może to jest po prostu turor, który ma jakieś nowe konto na Discordzie, jakieś inne, no nie wiem. Y, bardzo zagmatwana sytuacja, natomiast ja 3RK wierzę, 3RK się udzielał, powiedzmy, wypowiadał y, na tym Discordzie oficjalnym raz na jakiś czas, już od paru miesięcy. Y, no i wygląda na to, że faktycznie w dalszym ciągu konto należy do niego i to tylko właśnie pod jakąś kontrowersję była ta zmiana Niku dla Beki, dla trolla i tyle, nie? To taka ciekawostka. Natomiast Szerka na pewno jest osobą dość zamożną, przynajmniej na to wygląda, bo mówię, pokazywał jak kupił bardzo dużo grzybów na co swoje konto już dawno temu. Właśnie ten przyrost statystyk, którego no za pomocą grzybów głównie kupował, więc konto naprawdę ma potencjał, żeby zdobyć top 1 na świecie, jeżeli nadal będzie farmił tyle statystyk tych dziennie i robił to co robi. Tu jeszcze w ramach ciekawostki powiem, że konto również miało bana. Miało bana chyba na dwa tygodnie, jak się nie mylę. Z tego co wiem, za jakieś abuzowanie, właśnie ataków na arenie, czyli po prostu ataków pod Golda. I chyba dzięki 3RK został nałożony limit, że dziennie można teraz 100 milionów Golda z ataków na arenie zdobyć. Tylko i wyłącznie, jak już zdobędziemy te 100 milionów Golda, czyli 10 statystyk, no to wtedy już nie możemy dostać Golda za jakieś tam ataki na arenie dalej. Także, no, taka ciekawostka. Dużo kontrowersji związanych z tym kątem było w przeszłości, no i teraz nadal mamy jakieś tam kontrowersje. Znowu mamy jakieś. Y nieścisłości i tak dalej i tak dalej więc dajcie znać w komentarzu co wy o tym sądzicie, ja osobiście mówię 3 wierzę yy, i wydaje mi się, że nadal to konto należy do niego po prostu nadal jest wszystko po staremu, zresztą no po takiej burzy powiedzmy, jaka się narodziła wokół tego konta, jestem przekonany że support bardzo dokładnie sprawdził tam jakieś IP, yy, jeżeli chodzi o logowanie na to konto, jakieś tam wiecie lokacje i tak dalej więc wydaje mi się, że już dawno dostało by bana, jeżeli faktycznie konto byłoby sprzedane. No i tyle. I tak naprawdę tyle, o tym było ostatnio głośno, dużo osób się zastanawiało, co się dzieje, więc odpowiadam. Z konto nie pamiętam na którym serwerze było wcześniej, chyba na serwerze 14, polskim, jak się nie mylę. No a teraz mówię te serwery od 7 do 17. Zostały połączone, no i teraz jest ogólnie na serwerze siódmym połączonym i zobaczcie, że jest swoją drogą top 1. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to mamy tutaj 427 tysięcy z ręki i 420 prawie 7 tysięcy HP. No i to są chyba jedne z mocniejszych podstaw na świecie Tutaj tego też nie analizowałem, ale na pewno ogrom tych podstaw w ostatnim czasie zdobył Wszystkie itemy ulepszone razy 20, gemiki po 2,300, więc no konto zdecydowanie topowe Tu nawet widziałem, że na początku miał w opisie 3 na Discordzie Potem usunął całkowicie ten opis, teraz dodał 3RK aka Turor on Discord Więc no może po prostu się śmieje, może po prostu się bawi z ludźmi Głównie tymi, którzy tak bardzo przeżywają właśnie czyjeś konta Dobrze, i to tyle, tyle w tym temacie. Dawajcie znać, mówię, w komentarzu, co wy o tym myślicie, co wy tutaj generalnie no czy wierzycie, 3RK, że to jest faktycznie nadal 3RK, czy jednak to jest turor i zdobył to konto po czasie i co sądzicie o takim trollu? jeżeli myślicie, że to jest troll, to co sądzicie, jak dla mnie całkiem śmieszne, bo faktycznie masa osób strasznie zaczęło przeżywać tą zmianę Niku i szczerze mówiąc, no strasznie duża gówno burza się swego czasu utworzyła właśnie na tawernie szejksowej, głównie przez osoby, które właśnie tak siedzą i nic innego nie robią, tylko obserwują jakieś tam nieswoje postacie i po prostu siedzą w tych tabeli no i mówię, nudzą się, chyba zdecydowanie się nudzą. Takich troszeczkę nerdzików, ale takie osoby też są potrzebne, żeby jakieś nowe taktyki do szejksa wymyślać, czy coś takiego. Więc powiedzmy, że jak dla mnie spoko. Dobra, kończę ten wątek. Tak to wszystko wygląda. O to chodziło z Szerka, Bo widziałem masę pytań nawet na Twitchu, czy w komentarzach na YouTubie o co chodzi z tym kontem, co się tam stało. Więc powiedzmy, że odpowiadam. Dobrze, i teraz przejdźmy sobie do giveawaya. Przejdźmy sobie do giveawaya grudniowego, jak co miesiąc. No i od razu mówię, jak to wygląda, jaka jest pula w tym miesiącu. Przede wszystkim mamy, to już zwycięzca sobie wybierze albo grzybki za 200 zł, albo pay Card za 200 zł. Mamy 200 zł pay Carda lub grzybków właśnie za 200 zł z komentarzy pod tym filmem. I tutaj od razu powiem, że musicie napisać jakiś kontakt do siebie. I niech to nie będzie mail, bo jak wpiszecie maila swojego, to YouTube z automatu usuwa te komentarze. Jakieś może, nie wiem, nazwa na Instagramie. Najlepiej albo nazwa na Instagramie, albo nazwa na Discordzie. Te dwie rzeczy najlepiej sobie wrzucać w komentarz, bo tych YouTube nie usuwa, no i mi jest najprościej w taki sposób się skontaktować więc tutaj od razu mówię, że dla osób z komentarzy, czyli dla każdego... Jest właśnie 200 zł PSC albo 200 tutaj grzybki za 200 zł na konto, i wystarczy napisać jakiś kontakt do siebie w komentarzu. Zostawić oczywiście kciuka w górę pod tym filmem, standardowo, no i zostawić subskrypcję z dzwonem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Te trzy rzeczy należy zrobić, żeby brać udział w pierwszej części, nazwijmy to giveawaya. Osoby, które używały mojego kodu twórcy na home.syphygame.net również mogą brać udział w giveawayu z komentarzy, więc mają tak jakby jeszcze dodatkowo zwiększoną szansę. Natomiast drugie 200 zł PSC. Bądź 200 zł, właśnie, bądź grzybki za 200 zł, po prostu są dla osób, które używały mojego kodu twórcy. I teraz tak, jeżeli o to chodzi, to mam tutaj dla Was screeny z mojego Excel'a. Screenów było naprawdę bardzo dużo, bo oczywiście mieliśmy promocję czarnopiątkową, jakieś tam pakiety specjalne. Bardzo dużo osób użyło właśnie mojego kodu. No i mamy bardzo dużo numerków, więc ja tutaj tak przelecę na szybko. Zawsze można sobie zastopować filmik i poszukać samego siebie. Co niektórzy mają po kilka, albo nawet kilkanaście numerków, bo kupili bardzo dużo pakietów. Z moim kodem, dlatego tak to wygląda. No ale tu mówię na szybko, cyk, lecimy dalej, cyk, tutaj mamy cyk. Mam łącznie 12 screenów swoją drogą. No, mam nadzieję, że wszystko dobrze pokazałem. Tutaj 450, no i łącznie do tej pory mamy 461 numerków. Ile jest czasu na wzięcie udziału w Giveawayu? Tydzień. Ten film latuje w środę, więc za tydzień w środę na streamku zrobimy rozstrzygnięcie Giveawaya. Ja pewnie poinformuję o tym na Discordzie również i pewnie w jakimś tam kolejnym filmie na YouTubie, że Giveaway rozstrzygnięty wygra ta i ta osoba, ta z komentarzy, ta właśnie z tego mojego Excela i zamkniemy ten rozdział, zaczniemy zbierać już, będzie można już wysyłać do mnie screeny, jak będziecie używać znowu. Mojego kodu do Giveawaya styczniowego. Teraz tak, jeżeli ktoś na przykład w ten weekend będzie używał mojego kodu, to oczywiście może do mnie wysłać screeny i ja jeszcze będę dopisywał do tego aktualnie trwającego Giveawaya. Więc po prostu do kolejnej środy jeszcze będę dopisywał wszystko do tego Excela, jakieś tam kolejne numerki, no a później już no, zmieni się to. I y, zmieni się to w Giveaway styczniowy, i będę dopisywał od początku, od pierwszego numerka, właśnie do Giveawaya styczniowego, który, no, jak sama nazwa wskazuje, będzie w styczniu. Y, I tyle, tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Takie są nagrody. Macie tydzień na wzięcie udziału. Y, jeszcze tu będę dopisywał. Y, po rozstrzygnięciu, po wyłonieniu zwycięzców, mówię, odpalamy Giveaway już styczniowy, czyli to będzie y, 20, tak? 20 grudnia, dokładnie. 20 grudnia kończymy ten etap. Odpalamy Giveaway styczniowy, i pewnie jakoś w styczniu, czy na. Mm, początku, czy w połowie, czy pod koniec, na pewno w styczniu będzie giveaway styczniowy, gdzie już osoby właśnie od 20 grudnia będą dopisywane. Także no mówię, zawsze warto jak używacie mojego kodu neutral na tej stronie home.syfygame.net, jak coś kupujecie, czy jakiś najtańszy pakiecik, czy najdroższy, nie ma to znaczenia, za każde wsparcie jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Warto jest po prostu... Wysyłać screeny, bo zawsze do jakiegoś giveawaya one trafią. Czy do obecnie trwającego, czy do tam kolejnego, no zawsze gdzieś dopiszę i zawsze na którejś liście będziecie. Jeżeli macie jakieś tam, powiedzmy jeszcze, wątpliwości czy jakieś pytania co do giveaway, do giveaway, to pytajcie w komentarzu, bądź piszcie do mnie, czy to na mailu, czy tam na Instagramie, czy tam na Discordzie, gdzie macie tylko ochotę. Ja chętnie odpowiem i wszystko wyjaśnię. I mówię: screeny można do mnie wysyłać właśnie na Discordzie. Jak używacie tego kodu, można do mnie wysyłać wysyłać na Instagramie, na mailu, gdzie wam wygodnie. Ja wszędzie odczytuję i to wszystko dopisuję. Zresztą jak tutaj sobie zerkniecie, to niektórzy mają dopisać dopisek o. Na przykład tutaj Dawid Toziomal ma dopisek IG, czyli to znaczy, że on był z Instagrama i o. Na przykład tutaj 388 Kasia ma dopisek e-mail, dlatego że ona mi wysłała na mailu. No a cała reszta to jest Discord bo ludzie głównie wysyłają na Discordzie. Więc wszystko jest, wszystko jest pokazane, jak to wygląda. Każdy ma swój numerek i oczywiście życzę powodzenia w Powodzonka w Giveawayu yy, z okazji legendarnego lochu, bo w sumie jakby nie paszyć to ten Giveaway troszeczkę na legendarny loszek, yy, bo rozstrzygnięcie będzie w środę za tydzień, czyli jeszcze jakieś powiedzmy, yy, myślę z. No, z 5-4 dni yy, legendarnego lochu zostanie, więc może te grzybki zwycięzcy, właśnie na ten legendarny loszek się przydadzą. Wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzy... No, jeszcze się nie trzymajcie. Jeszcze zostawcie oczywiście suba z dzwonem. Kciuka w górę, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Suba tak samo, jeżeli ktoś nie dał, to zostawiajcie. Bierzcie udział w giveawayu w komentarzu. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.